klasie. Będziemy teraz wędrować na boisko Górnika Łęczna, który podejmował drużynę z Bydgoszczy. Zawisza, który wiemy, że w tej przerwie letniej bardzo się zmienił. Coraz to nowi piłkarze, ale nie tylko piłkarze się zmieniają. Zobaczymy, że również herb klubu i o tym chciał też opowiedzieć Cezary Olbracht. Niegdyś herb, czyli znak rozpoznawczy ustalany według ścisłych zasad heraldycznych, dziś częściej logo, czyli forma graficzna jednoznacznie identyfikująca firmę czy markę. Ważny jest kształt, treść i kolorystyka. Powinny być niezmienne, tak każe tradycja. Od każdej reguły są jednak, jak wiadomo, wyjątki. Logo Zawiszy to niebiesko-czarna tarcza z literką Z na białym tle. Czy aby na pewno? Tradycja tradycją, a od dwóch tygodni tło na piersi bydgoszczan z białego zrobiło się złote. To kolejny efekt ciągłego, ciągnącego się niczym brazylijski serial sporów właścicieli. Praw do znaku z prezesem Radosławem Osuchem. Możemy używać dwóch znaków. Mamy do wyboru. Nie wnikając w to, kto ma rację, to robota dla prawników, możemy tylko stwierdzić, że nie wszystko złoto, co się świeci. Ozłocony Zawisza przegrał bowiem zarówno na wyjeździe ze Śląskiem, jak i w domu z Podbeskidziem.